Witam serdecznie naszych młodszych i nieco starszych widzów. Zapraszam Was do kolejnej części naszych teatralnych czytanek. Dzisiaj chciałbym Wam przeczytać fragment Kota w butach, czyli bajki, która znajduje się na stałe w naszym teatralnym repertuarze i którą, mam nadzieję, niebawem będziecie mogli zobaczyć na żywo. Posłuchajcie. Żył raz sobie stary młynarz, jak gołąbek siwiuteńki. Miał drewniany młyn nad rzeką i domeczek miał maleńki. Raz zaniemógł ciężko młynarz i do łóżka się położył. Czas już przyszedł na staruszka, by swe kości w ziemi złożył. Więc zawołał trzech swych synów i podzielił swoje mienie. Syn najstarszy dom wziął z sadem, kędy dźwięczy ptaszków pienie i młyn stary na pagórku, by jak ojciec meł w nim ziarno i utrzymał dom ojcowski swoją dłonią gospodarną. A syn średni dostał osła, pracowite, silne zwierzę, co ogromne wory mąki na wytrwały grzwiet swój bierze. Dobry burek zje byle co, a przy pracy mu pomoże. Będzie osioł dla młynarza z całej wioski zwozić zboże. A najmłodszy, Jaś, nieboże, to prawdziwy już sierota. Nic dla niego nie zostało, prócz białego mruczka, kota. Kot ten mądre miał wejrzenie, jak nóż ostre miał pazurki i od dawna łowił w młynie psotne myszki, szkodne szczurki. Weź, mój Janku, tego mruczka, stary młynarz rzekł do syna, niechże on ci po mym zgonie twego ojca przypomina. Nic ci więcej dać nie mogę, bo nic nie mam do rozdania. Ale synu, miej otuchę i miej w smutku moc wytrwania. Wszystko dobrze jeszcze będzie, Bóg ci dobry dopomoże. Tylko zawsze, miły Janku, w miłosierdzie ufaj Boże. To wyrzekłszy młynarz stary, zbladł, bo łza po licach się toczy, na swych synów spojrzał czule i na zawsze zamknął oczy. Zapłakali trzej synowie i niezmiernie się zmartwili. Umarłemu swemu ojcu piękny pogrzeb wyprawili. Potem wszystko w domku, w młynie swoim trybem poszło dalej, bo syn starszy i syn średni znów do pracy się zabrali. A najmłodszy, biedny Janek, dziś sierota bez opieki, tak pomyślał, pójdę sobie szukać szczęścia w świat daleki. Nic tu w domu nie wysiedzę, może szczęście znajdę w świecie, trzeba przecie być odważnym, przedsiębiorczym trzeba być przecie. Więc pożegnał się z rodzeństwem, wziął na ręce swego kota i wędruje do miasteczka zamyślony Jaś sierota. Słonko mocno wygrzewało, upał nie do wytrzymania, więc pod drzewem usiadł Janek i zabrał się do śniadania. Bochen chleba, kawał sera znikły prędko. Chwilkę małą z niewybrednej uczty owej i mruczkowi się dostało. A gdy podjadł już sierota, to zadumał się żałośnie, że się musi tułać w świecie, w samej życia swego wiośnie. Łzy pociekły mu rzęsiste, a wtem łapką ktoś go trąca. To był kotek, co przed chwilą grzał się w obok w blaskach słońca. Przyszedł blisko do sieroty,
Znów go w nogę trącił nosem i spogląda tak rozumnie i przemawia ludzkim głosem. Czego płaczesz, Janku miły? Toć masz zdrowie, młodość, siły. Może szczęście czeka na cię i bogactwa, Janku miły. Nic się nie martw, nie narzekaj i miej zawsze w przyszłość wiarę. Tylko dla mnie kup w miasteczku z żółtej skóry butów parę. Kup mi także worek duży, rzemykami zawiązany, a ja ciebie, drogi Janku, zaprowadzę między pany. A co było dalej, dowiecie się z naszego spektaklu w Teatrze Muzycznym w Lublinie, na który już serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia.